I do was jest Repus, jest kolejny odcinek z Hearts of Iron 4. Kontynuujemy naszą rozgrywkę jako National Union of Greece, czyli faszystowska Grecja, dążąc do achievementa o Bizancjum. Już prawie mam to Bizancjum. Tu! Się uparli twórcy, że wszystkie tereny Jugosławii muszę mieć. A część posiada Włosi. Miałem plan. Zrobiłem coś takiego, że oddałem Włochom te tereny. Sprawdziłem, które tereny są potrzebne, które są niepotrzebne do achievementu i oddałem te, które są niepotrzebne. Czy chociaż jedną prowincję zamiast za to dostanę? Nie. Dałem im to? Pytam się o prowincję? Nie chcą dać swoich. No, czytałem grę, czyli zrobiłem po prostu typowego save'a zapasowego i gramy dalej. Tutaj będziemy atakować Afrykę. No chyba, żeby się pobawić atakowanie innych. Ej, to nie jest głupie. Po cholerę mam atakować Afrykę? Niech Włosi się z tym męczą, przecież oni i tak dostaną to pod okupację. Ja co najwyżej punkciki dostanę za to, że ludzie mi poginą. A natomiast przecież są inne państwa tutaj. Jest Irak, Iran, który ma ropę, British Raj, fucken. Ale jestem mądry teraz, ale jestem kurwa mądry. Dajemy na ten cały front. Na Irak powinno starczyć, chyba jedna armia powinna starczyć na Irak. Dajmy tutaj może czołgi, a w zamian to nie mam tutaj. A mam tak, konnicę, którą chyba skasuję w ogóle i tylko Manpera kradnie. A tutaj mam czołgi. On może trejta zwiększyć, ale nie ma żadnego do dyspozycji. No i jednego przerzucę tutaj pana. I ty, mój generale, będziesz... A w tym momencie zajmiesz się walką z niepokojami w kraju. Widzę, że tutaj niektórzy są rozstawieni. Tacy Włosi na przykład kryją mi niektóre prowincje. Ale tylko niektóre. Kryją chyba te, które należą do Jugosławii, tak myślę, ponieważ oni mieli cel podbić całą Jugosławię. Nie ty, sorry. Nie muszę Bułgarii, bo Bułgarię już wchłonąłem. Cyk, cyk. Tu dla pewności też wezmę. To kryją, tu ja stoję, tu wszyscy mnie kryją. Głównie skup się na buntach oraz na portach, albo na portach nawet się nie skupiaj. Istanbul nie powinien się buntować, poza tym tutaj ci też rozstawili jednostki. Tak. Na północy na pewno nie musisz się na portach skupiać. Tu też. Chyba w ogóle, południe na razie zostaje niekryte. Tylko te dywizje właśnie przepną do końca jednostki aliantów, czyli dywizję australijską i brytyjską. Australijczykom zaraz organizacja się kompletnie skończy. To oni wyparują. I zostali sami Brytyjczycy, dywizja brytyjska. Mój generał, piąty poziom skilla, zajął tę prowincję. I się udało. Serbia. I nie jesteś kryta wystarczająco. A właśnie tutaj podsyłam te jednostki. No to zaraz jak będzie 0%, zobaczę, że w takiej Serbii jest 0%, to ponaprawią tutaj cywilne fabryki, bo ich, one są ważne, ich jest sporo. I tak mi przyspieszą gospodarkę. A w sumie tą konnicę mogłem zrobić, tylko bym musiał żandarmów zbudować, zrekrutować najlepiej. Zbadać, kurwa. Wszystkie słowa powiedziałem i wszystko źle. Tutaj, no niestety, no ta Jugosławia. Muszę, nawet chyba spróbuję właśnie taki Irak, Iran zająć. Pójdę pomiędzy odcinkami, zapiszę grę. Sprawdzę, czy Włosi mi dadzą te prowincje, jak im dam te w cholerę prowincji. Niech pójdzie technology sharing. Mamy 40 rok. Nie wiem, czy na Grekach chciałbym budować atomówki. Czy tutaj... Czy ja mam w ogóle technologię desantowania? No niby powinienem mieć, bo jestem w chuj morskim państwem. Tak, mam.
Co by tutaj wybrać? 5 dywizji zrobię. Tutaj. I zrobię je głównie dlatego, żeby być w stanie spróbować jeszcze desantować Wielkiej Brytanii. Jeżeli się uda, to znaczy, że będą momenty, kiedy da radę. I musi być ten ułamek sekundy chociaż, żeby popłynęli. No Warg, wypowiedz wojnę. Zaraz dołączę do aliantów, więc to, że zapomniałem kliknąć, żeby wezwać sojuszników, to nie jest problem. Pamiętam z tego z historii tam, że Irak i Iran chyba byli, jakby byli coraz bardziej nastawieni do faszystów lepiej. I właśnie interwencja, była potrzebna interwencja ZSRR i Wielkiej Brytanii, żeby cofnąć ich z powrotem i mogli to by właśnie cofnąć ich na korzyść aliantów, wrócić, żeby byli po stronie aliantów. I to mogliby wprowadzić jakimś kolejnym DLC-ku na przykład, o po prostu patchu, żeby Iran miał własne drzewko z Irakiem i tak dalej. Oraz jednocześnie, żeby oni mogli na przykład faszystami się coraz bardziej stawali, a Wielka Brytania dostała tym razem interwencję, jak mają ta interwencję w Belgii i tak dalej, to nie wiem, jakby to się nazywało, Close East, nie wiem jak tutaj Bliski Wschód jest w ogóle, a po angielsku, no ale Bliski Wschód, interwencja. Pamiętajcie, jeżeli wam się seria podoba, to pamiętajcie co robić, ja tutaj teraz na Iran się przygotuję. Justify Wargol, Tibris. Jedna armia powinna starczyć, szczególnie, że to jest wytrenowana armia z wieloma dywizjami pancernymi, z dywizjami górskimi. No i dobrym generałem, który ma już traity jakieś. Infantry Division Attack plus Army Offense Division Attack plus Infantry Division Attack, tak kumuluje. Zaraz sobie w końcu dam jakieś tutaj jakąś zmianę tutaj polityki, bo dawno tego nie robiłem. Chyba przez cały poprzedni odcinek nawet nic tutaj w polityce nie zmieniałem. Jak wygląda tutaj zaopatrzenie? Mam zaopatrzenie to. To pójdę może w ten sposób. Właśnie, jak wygląda wyposażenie ilość artylerii? Jeszcze więcej artylerii by się przydało. Handel, stali bardzo brakuje. A czy brakuje tylko dla broni? Tak, no dobrze, zrobię tą jedną fabrykę stali więcej, czyli jedną fabrykę więcej na stal poświęcę, żeby jednak tutaj przyspieszyć tą produkcję. A jak tutaj wygląda construction? Czy Serbia, Serbio, czy jesteś już tutaj opanowana? Tak, jesteś opanowana. Dlatego serbskie fabryki cywilne będą kolejne, jeżeli chodzi o naprawę. I pójdę w construction repair. A w sumie, jeżeli wydacie radę, to ogarnijcie proszę te prowincje. Niby 7 dywizji jest potrzebnych. Ale to niby także prawda, bo w nie wszystkich są miasta, z których to miasto mogłyby się buntować wojska wroga. Kolelais. Nie, dobra, zaatakowali mnie. I teraz ja atakuję ich. Kurde, czuję się jak Aleksander Macedoński. Ja pierdolę. Szkoda tylko, że Egiptu nie mogę zanieść dla siebie. Zajmę kiedyś. Zbuntuję się nawet tym Włochom. Zaatakuję Niemców. Wychodząc z frakcji. Byleby. A, ta dywizja już się przetrenowała. Się już wytrenowała na cholerę. Na zapas. A wyjdę z tej frakcji. Nawet. Żeby. O, zaatakowali Belgię w końcu. Żeby móc zaatakować Włochów i na chwilowo zająć Jugosławię. Tak na moment stracę resztę terytoriów, ale chcę to Jugosławię, żeby mieć to Bizancjum. To jest takie chamskie, niby jestem. Tak czuję się wtedy, jak grałem Włochami właśnie. I miałem achievement, że Duke Nukem chyba. I nie mogłem w Meksyku położyć. Nie mogłem w Meksyku dać samolotów, przez co nie mogłem desantować San Francisco chyba. I czuję się tak samo teraz, że no niby jestem tuż na granicy tego achievementu, ale nie mogę go zrobić.
Panie, tutaj na Teheran lecimy. Po Teheranie British Raj oczywiście. Afganistan to nie wiem, czy chce się w tych górach pieprzyć tutaj. Quit India. O! Movement, żeby Indie wyszły z aliantów. A weźmy teraz Construction Reaper. I w końcu mogę coś tutaj dać. War Industrialist mógłby być dobry. W powietrzu nic nie robię, na morzu też nic nie robię. Industrial Concern. Damy sobie, żeby badania były szybsze nad przemysłem. Bo w przemyśle, no, troszkę do tyłu niby jesteśmy. Pójdźmy może w Research Time, 55% Research Time. Chwilowo co prawda Decryption, Encryption by się przydało, ale Research Time to jest długotrwale przydatny. Przestańcie atakować. Teheran nie, Teheran jest tutaj, a tu co jest za prowincja? No Tibris chyba, tak się nazywa? Tak, Tabriz dokładnie. Zajęli właśnie. To dobrze. Iran ile zostało? No pewnie muszę na pewno Teheran zająć, jeszcze będą dalej się kłócić o to. Będzie problem. Tutaj. No niby tylko dwie prowincje z nimi graniczą. Nie wiem, czy dam radę ich przepchnąć, a jest dywizja pancerna. To daje nadzieję. Ale nadzieje prysły właśnie. Zaopatrzenie problem, bo oś przyszła. Dzielnie wspomóc. Dobra, jesteście ustawieni? Ustawcie się wszyscy. Zorganizujcie, przygotujcie plan i tak dalej. O, cholera. No to jeszcze nie, bo nie mogliście wcześniej wypowiedzieć tej wojny. Czy jesteście w ogóle przygotowani na tą wojnę? Skończy się na tym, że Niemcy zostaną w pierdziel, a ja nie dołączę się. No i będzie fajna zabawa, ponieważ będę sam z aliantami walczyć. Zaatakuję tę prowincję? Czyli się ją zajmę? Bo zaatakuję na pewno. Zająć chyba też na pewno zajmę. A zaraz te dywizje tutaj pancerne, górskie wspomogą. Będę miał lepsze pole do ataku na przyszłość. Teraz tak właśnie ułożyć ten atak. Republican Spain joins Comintern. No to jeszcze lepszy. Jeszcze lepsza bomba. No tak, robimy atak. Dostajecie boosta. Chyba was pojebało. Nie dołączam się do tej wojny. Raz, że troszkę Rosjanie was spychają, chociaż dzięki temu możecie ich wykrwawić. Dwa, nie byliście w ogóle przygotowani na Hiszpanię. No to na pewno nie możecie liczyć na to, że wam pomogę. Do tego związku wy też musicie założyć swoją cegiełkę, nie tylko ja. Iran, trać ten Teheran. Nie czysta droga do Teheranu, a już myślałem. Pomagają tutaj naokoło. Kiedy? 53 punkty, no czyli trochę to zajmie. Szkoda, że ten command power nie idzie tak samo jak experience również, czyli że podczas walk dostajemy więcej command power. O, mogę tutaj wykonać jakiegoś trade'a? Tak, mogę. Ofensywnego wezmę. No i nie będzie defensywny też, bo może się okazać, że to będziesz przydatny do każdego. Do wszystkiego. A tobie nie mogę, bo ty tutaj teraz bronisz terytoriów. Ty też w ogóle ciebie to przetrenuję, kolego. Chyba oni się już nie desantują na te terytoria. Są zajęci własnymi sprawami. Oni się rozstawili. Gdyby nie fakt, że mam tutaj granicę, na której nie jestem w ogóle przygotowany, oraz oś również, to bym akceptował i by atakowali przez rzekę i by się wykrwawiali. W ogóle właśnie jak wygląda ta wojna? A Current Wars? Czy nie ta wojna? Nie no, Sowieci! A, bo pewnie są na dwóch zakładkach pokazani. Już 200 koła wykrwawili, a Sowieci ich wykrwawili na 90 koła. Kurde, mam nadzieję, że daliście sobie lepszy tutaj pobór ludzi. Tak, milion ludzi macie w zapasie. No chociaż to.
Pusto, pusto. Lecimy. Dawać badanie. Jak pójdzie construction speed dalej? Trace, no to wezmę jeszcze dwa razy stal od nich. Trzy razy zrekrutuję czołgi, ale nie tak, nie w ten sposób. Trzy razy czołgi. Ej, a bo to jest plan. Oni przepchną ich. Ja zostanę sam. Zaatakuję to, co zostanie tutaj. I kurwa wygram. Znaczy achievementa zdobędę. O stworze Bizancjum, bo tutaj nie ma nigdzie napisane, że powinien być w pokoju, że pokój powinien być. The Assassination of Leon Trotsky. Teheran jest już tuż, tuż. Jedźcie na Teheran. Czołgi też niech Teheran tutaj przepchnął. No, aby pomóż się tutaj. Poszerzcie front jeszcze. Dobrze, że tutaj południe udało się w końcu przepchnąć. Duże straty mam w Iranie przez te góry, a ja nie mam dużo dywizji górskich. No, miałbym, gdyby paradoks nie zmienił tutaj tej gry tak diametralnie przez te wsparcie. Przez specjalne jednostki. W ogóle najbardziej porypane jest to grając z Finlandią. Tak teraz powiem o Finlandii, sobie przypomniałem mówiąc o specjalnych jednostkach. Tylko już tutaj ustawię sobie. Najbardziej porypane jest to grając z Finlandią, że oni mają tutaj doradcę. Tak, komando, ekspert. Mają 15 do Special Forces Attack i Special Forces Defense. Historycznie jest to nawiązanie do tego, że oni mieli tam tych swoich snajperów. Czy tam dokładnie snajpera? No, snajperów. Którzy byli OP. Tutaj jest to nieprzydatne, bo tutaj nie ma snajperów. Wiecie co? Dołożę chyba już tą dywizję tutaj artylerii. Ciekawe, ile mnie to będzie kosztować. No, całkiem sporo. Advanced Firebase. I ostatnie lecimy z doktryn. Soft attack, hard attack i tak dalej. Teheran zajęty. Jak długo jeszcze? Bo pamiętam, że właśnie te dwa miasta nie starczały, żeby zająć Iran. To będzie jeszcze potrzebne i może ewentualnie Kerman. A tutaj pojedź. A może nie Kerman, tylko Kerbal? Który też mi się w Kerbale zachciało grać teraz. Te pięć dywizji, ja je po coś rekrutowałem, ale zapomniałem po co. A nie, może wyślę po to na przykład. Bo widzę, że się zdesantowali. Tutaj już prowincja ta dywizja zareagowała. Są odcięci, ale to może nie starczyć. Te pięć dywizji zrobiłem po to, żeby być przygotowanym na ewentualny desant na Wielką Brytanię, jeżeli to będzie w stanie nastąpić w ogóle. Tu się tłuką. A nie, to nie jest kocioł, bo tu mają połączenie, a już miałem wyzywać Niemców. Dawaj, encryption. Okej, zniszczeni. No to tak, wy dostajecie. Cyk. Przygotujcie się do desantu na przykład tutaj. Czemu wy macie naokoło lecieć? To tutaj. Albo nie, będzie dosyć daleko do jakiegokolwiek portu. Ale czemu tam to jest naokoło? Tu jest zbyt blisko Londynu. Na razie się desantuję po prostu w bazie morskiej. Spróbuję. Tak, będzie jakaś szansa na zyskanie przewagi. Wy się przetrenujcie. Dzięki tej dywizji Albańczycy się nie buntują. Dobra, prawie całe Construction Repair jest ogarnięte. I tak wygląda, że mogę to anulować. I skupić się na czymś innym.
Equipment effort pójdę. A wyślijcie mi Opla. Poję ten Opel. Teraz pójdę w... Bo motoryzowane rzeczywiście mi się skończyły. No tutaj dwie fabryki. I właśnie chciałem iść w rozbudowę fabryk wojskowych. Zajmijcie to i przestańcie atakować. Przestańcie na chwilę. No chyba, że tutaj. Tutaj rzeczywiście można atakować. Przestań atakować, bo chcesz zebrać dywizję, organizację i tak dalej. I przeprowadzić jedną porządną ofensywę. Przy pomocy tego. Force attack. Żeby i tutaj zniszczyć rasa porządnie. Cholera, jak teraz stworzę dalej. Jeżeli przepnę Iran, to będę miał granicę z ZSRR. Większą, kolejną. Powiedzcie, że się wykrwawiacie, Ruscy. Nie ma ich tutaj, bo ja z nimi wojny nie prowadzę. To jest niemiecko-hiszpańska wojna w ogóle, uważana. 700 koła. No niezbyt to mi się podoba. Republican Spain może szybciej stracić ludność. A Włosi? No może na jakieś... tutaj wyrzynanie się da radę. O cholercia, ale tutaj podeszli. Brytole. Zaatakujcie ich tutaj, żeby wywalić ich z tych prowincji w tym miejscu. Chyba nie dacie rady. Dobra, przydałyby się jakieś jednostki, które by rzeczywiście reagowały tutaj. W przypadku takich desantów. War Industrialist teraz pójdzie. Aż 7 dywizji. To wiecie co, wasza dwójka. Zostańcie tutaj po prostu. Przy waszej dwójce to oni pewnie się nie przedrą. Planning speed. Tego pana odciągnęło do jakiejś armii? Całkiem dobry ziomek. Dobra, wy jesteście przygotowani już. Dostateczna ofensywa na Iran powinna właśnie się rozpocząć i skończyć z zarazem. Powodzeniem. Bo siła mojej ofensywy jest teraz niezrównana. Artylerii mi tylko brakuje w tym momencie. Może Wolfram ściągnę od Portugalii. Ta od Portugalii. By mieć pełną prędkość tutaj produkcji artylerii. W armii posiadam 600 tysięcy ludzi. Plus jest taki, Niemcy mogą sobie pozwolić na bycie spychanym przez jakiś czas. Do Berlina trochę daleko i z drugiej strony jednak nie planują atakować wrogie wojska. Dobra, teraz... wy się jeszcze potrenujcie w sumie. Mimo, że desant moglibyście próbować przeprowadzić. Osiem, cztery, osiem, pięć, osiem, sześć, 90. Lepsza broń to jeszcze nie. Lepsze czołgi już mogą pójść. I artyleria. Nie dołączam. A co z Kitajcami w ogóle? Znając życie... Tak. Znając życie... Oni poszli support de Cordoba faction. Ale jak pójdą tak dalej...
No to jest szansa, że dołączę do tej wojny przeciwko Sowietom. Zbyt często oni na niehistorycznych idą w to. Co? Oni są w stanie wojny z sobą nawzajem. Ale nie mają jak się trafić. O! Ale właśnie, kurde, o was mówiłem. Że co wy tak długo te wojny nie prowadzicie? Japońcy, zbyt długo neutralni byliście. Cel narodowy, equipment jeszcze pójdę. Spychani tutaj to mocno. A kto wypowiedział tą wojnę? No sobie nawet nie wiem. Tutaj też się męczą w obronie. Znaczy męczą, no bronią się po prostu. A oni niech tracą ludność. Niech tracą wojsko. Jak Afryka wygląda? Nie mogą tutaj przepchnąć w Afryce. Na południu Afryki już lepiej to wygląda. Tutaj się zdesantowali. Przepychacie gdzieś ich? Nie. Koniec ataku. Ostateczna ofensywa pójdzie za jakiś czas. Albo może ręcznie to zrobię. Nawet. Może dam radę. Ty mi zaatakuje tu. Ty mi zaatakuje tu. Znaczy nie. Ty mi zaatakuje tu. Oni pomogą. Później ty mi zaatakuje tu i powinien być koniec wojny. Ewentualnie zajmę jeszcze Kerman. Jeżeli rzeczywiście to nie będzie koniec wojny. Zaatakuj, zaatakuj, zaatakuj. Wszyscy się dołączyli i powinni to przepchnąć. No powinni, no nie masz szansy, że nie. O, fabryki mam wolne. Teraz wszystko się naprawiło. Pobuduj tutaj. Kolejne fabryki wojskowe. A, tutaj się już desantowali. Ten, jak to, Naxos się zdesantowali. Każdy tutaj jest baza morska. Dobrze, zniszczyli tych Brytoli. Decyzji z narodowych, żadnych ciekawych chyba nie. Warbonds mógłbym zrobić. No i chyba zrobię nawet. Blow the Suez Kid. We cannot allow our enemies to use the strategic vital Suez Canal. We must therefore begin preparation to... Czyli będziemy mieli opcję zniszczenia kanału sueskiego, ale czy byśmy mieli, jakbyśmy to posiadali, czy... Cały czas się nie zgodzą. Uważają, że my jako taka Grecja posiadamy za dużo terenów. Ty kurwa, do Aleksandra Macedońskiego nie widziałeś. Zaraz dopiero go dogoni, wbijając się w Indie. Tutaj się przebili, gdzie im kazałem? Tak. To świetnie. Zaatakujcie Brytoli. No chyba nie dadzą rady. Ale tutaj już powinni dać radę, szczególnie jak wszyscy się dołączą. Racja, dołączyli się. I przepycham. Weźmy tutaj na wstrzymanie z tym atakiem. Ile? 6 British Raid, 3 Iran, 1 United Kingdom. Ej, ej, co z tego, że was zaatakowali? Atakować dalej. Dopiero wszystkimi dywizjami dam radę to przepchnąć. No nie idzie wsparcie z tej prowincji. Tu mogę to spróbować zaatakować. Mam dużo dywizji pancernych plus piechota. Jeszcze mnie zaatakowali. Chyba z tej prowincji nawet. To bardzo dobrze, bo szybciej przegrają. Kurwa mać. Stop atak. Zaryzykuję odsłonięciem się jakimś. Ale zaatakuję wszystkimi naraz. Nie mogę zrobić tak.
Teraz tak, oni powinni tutaj zająć tę prowincję, nikt nie powinien wbić się przed nich. Zajmą tą. Więc spróbuję zająć to, będę miał trzy ataki na tę prowincję. A nie, wbili się jednak. Dywizja Iranu. Czołgi dołączyć się. Ło! Tutaj! Próbują atakować. Ile wy jeszcze ludności... Nie to. Ile wy jeszcze ludności posiadacie? Zero, czyli każdy wasz atak kończy się... Znaczy... Efekt każdego waszego ataku to jest... strata... osłabienie waszych jednostek. Zaatakujcie tutaj, zaatakujcie i wy też na wsparcie. Jednostki nam się zrekrutowały, 5 dywizji. Przetrenujmy was. Czy wy się już przestaliście szkolić? Tak. Ale przestaliście, że macie maksa. Pana tutaj przerzucę. I tylko jak dacie radę, to lecicie. Battleship mi się zrobił! Przepłynęli. Hyc. Dobrze, z battleshipem to teraz zaszaleję. Czas dominować tą część morza. Dobra, ich już jest za dużo. Zmiana planów. Poddajemy się i uciekamy. Niemcy skończyli Lend-Lease. Przestali nam Ople wysyłać. Kurde, za drogi się zrobi ten Opel. Mam mnóstwo ropy. Bo zająłem Iran na dodatek. Iran, Irak, Rumunię. I Niemcy powoli zatrzymują Ruskich. A się bardzo wykrwawiają nawzajem wszyscy. To nie na korzyść Niemców, bo Niemcy mają jednak mniej ludzi. Bo mają mniej dywizji. Ale Hiszpanii się trzymają. Ich atakują. Więc Brytole tutaj tracą również armię. Dobrze, equipment i effort skończmy. Dobra, przestali ich atakować. Kerman zajęty. Zatakujmy tę prowincję. O, mamy wiele wspólnych tutaj, znaczy wiele, które się łączą. Zaatakujmy, tak. Tak, i zaraz oni jeszcze pomogą. Bardzo szeroki front. Bardzo szeroka bitwa. Tu! Czołgi, czołgi, jakiś czołg? Fuck, sama piechota. Tu są dwa czołgi, to nie ma sensu. Lecimy tak. Jedną dywizję od razu też tutaj. Wstrzymać ich jak, tak długo jak tylko możecie. Miałem dwa czołgi, coś mi się pojebało? Lecieć teraz na pomoc im. Ładnie się wbili. O, jest! Iran capitulated. Zwykłe prowincje starczyły pojedyncze. I teraz... Atak. Jak dowódca jest ranny lub chory, to nie można używać. Jesteś ranny? Wounded. A to kiedy jesteś ranny? Nie, to chyba było to, co wyskoczyło na chwilę. Ja przeklikałem. Właśnie, zaatakujcie tą prowincję. Tutaj nikt się nie wbija. No mądre. O, odetnijcie ich, odetnijcie ich, jasne. W ile będziecie szli? 14 godzin, kurde. Pójdźcie tą dywizją. 12 godzin, 11, 10, 9. Zaatakujcie tu. Ech, mam tutaj rozbudowane fabryki wojskowe.
to Istanbul rozbuduję. Już praktycznie całe tutaj moje rdzenne terytoria mam rozbudowane. Więcej battleshipów. Mam chrom. Dobrze się tutaj na Węgrzech bronią. Tu na Odrze mam nadzieję też już się wybronią. To chyba, że tu coś pieprzą. I jak tylko skończę British Raj. I Free Francję tutaj, to ja wam pomogę. Dobrze, atakujcie. Długo jeszcze ci na łądze zostało? No jeszcze troszkę pewnie. Ale trzy dywizje pancerne. Mi się robiliście jednokrotnie, czy wiele razy? Jednokrotnie. Przetrenują was. Tu się próbują Brytole przebić. Aj, mają małą organizację. A ja mam mało dywizji, plus nie mam żadnych marinesów. Ja bym to chociaż jeden marines był. Chyba nie byłoby, dałbym radę. Nie ma. Nie dołączam. Zaatakuj tutaj. Tu niech się połowa z was dołączy. Tu macie tylko kryć na razie. Później się przepniecie. To jest taki ładny kociołek. Że nie możecie pozwolić po prostu im stąd wyjść. Jak ich tutaj tak ładnie dobijemy, będziemy mogli dalej się bawić. Mam więcej udziału w wojnie niż Włochy, ale pewnie jakbyśmy zobaczyli udział w wojnie, jeżeli chodzi o wojnę z Sowietami, to by to troszkę inaczej wyglądało. Kurde, teraz się boję, że ta wojna z Sowietami będzie wyglądać tak, jak kiedyś grałem Etiopią i walczyłem, komunistyczną Etiopią, i walczyłem przeciwko Niemcom tutaj. O, ale akurat się wbili na dywizję niemiecką pancerną. To fabryki wojskowe wolne. Szybko to się robi. Albo nie, tak zrobię, tak. Albania i Macedonia. No, umieracie już tego głodu, czy nie? Zwiększmy tutaj ilość dywizji, to zaraz znikną i się cofną dalej. Tu już umierają z głodu. To jest ciekawe to umieranie z głodu, skoro tędy mogą się poruszać przez tereny Sowietów. A może British Raj nie może. Tego teraz, jak ich odetniemy, to stracą wszelkie zaopatrzenie. To część z nich zniknie, część z nich się wycofa niestety, bo... Mogłem tę prowincję najpierw zaatakować, że nie mieli dostępu do Sowietów. No trochę zjebałem. Ale to trochę bardzo. Ty już przetrenowany jesteś? Tak. Ty nigdy się nie desantuje raczej. Nie ma szans na to. Was to raczej wykorzystam do czegoś innego. Anuluj. Będzie trzeba się szykować do wojny. No, pierwsze dywizje ustawię. Ta Albania zawsze się trenuje. O, tu została jedna dywizja i to teraz bez organizacji, to świetnie. Chcę tam wejdę. Ustawię jedną dywizję. Jedną dywizję zostawię, a drugą prześlę tutaj. Przynajmniej tutaj kociołek poszedł. Dobrze. Jestem teraz tutaj. I się przygotujemy na Iran. I na Indie. Co tutaj wziąć?
Infantry. I pójdziemy już dalej w produkcję. I myślę, że to byłoby na tyle na dzisiaj. Zaczynam w kolejnym odcinku z Grecji. Będziemy dalej kontynuować atak na Indie. I w końcu będziemy próbować pomóc tutaj z Niemcom. Ponieważ co prawda Sowieci mają spore straty, ale Niemcy również. Do zobaczenia, cześć, pa.